Majka, bo ja mam. To może być przerywany live. Nie obiecuję wam. Bo może będę musiał wyjść na chwilę gdzieś. Przed szóstą. Najpierw zapytam zaraz. No mam do was sprawę bardzo ważną. Nie wiem, czy tą kamerkę będzie widać, więc ja ją chyba powiększę po prostu. Bo to jest ważna sprawa, powiem wam. Co to jest? Po co mnie to tutaj? To chciałem tylko powiększyć. O! Do was sprawa będzie bardzo ważna, naprawdę bardzo ważna. Przerywany, bo może będę musiał wyjść na chwilę gdzieś, zaraz zobaczę. Najpierw zapalę może, bo jestem zdenerwowany. Wam powiem, o co chodzi zaraz. Zaraz będę, poczekajcie. Mówię, o co chodzi już. Może będę musiał wyjść, tak jak mówiłem, ale zobaczymy. Nie telefonem, kamerką z PS3, nieważne, poczekaj. Mam sprawę do was, bardzo ważną, bo mam problem poważny z telefonem i nie wiem, czy pójść z tym do serwisu, czy... Halo, jesteście, ważna sprawa jest, naprawdę. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. To jest bardzo ważna sprawa, więc ja muszę z was się poradzić. Kiedy Q&A będzie? Będzie jak... A, bo zadawajcie pytania. Wrzuciłem film taki, dobra. Będzie niedługo, ale poczekajcie. To nie, nie teraz, nie o to chodzi. Jest bardzo ważna sprawa. Mogę mieć chwilę czasu na razie. A potem będę musiał wyjść może nawet. Nie, rozłączone to nie. Jaka sprawa? No dawaj, no już wam mówię. Tylko żeby więcej było ludzi tutaj na czacie, bo ważne jest. Dobra, ja się spytam, o której mam iść i... Halo? Siedzę tylko tutaj do wpół do z wami, więc szybko muszę. Nie, dzisiaj to ja muszę spadać z live'a. Będziemy robić, ale na razie nie, bo ja spadam z live'a dzisiaj. O wpół do muszę wyjść i wracam potem. I do siódmej tylko live jest dzisiaj. Dzisiaj mam napięte. W czwartek będzie dłuższe, albo w sobotę, w niedzielę możemy porobić. Bo w sobotę, w niedzielę będę miał taki laptop zwykły. Nie wiem, czy on zadziała. Będę w innym mieszkaniu, tam będzie pusto w ogóle. Będę mógł dłużej być, ale dzisiaj jest ważna sprawa. Podpaliłem ten live w ważnej sprawie. Bo do wpół do tylko jestem na razie. I potem jeszcze wrócę. Może komputer zostawię albo wyłączę. Jakby siedzi, to poczekacie nam. Tylko bądźcie tutaj ze mną. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze, ale ważna sprawa jest. Chodzi o telefon, naprawdę, bo jestem taki zdenerwowany. Albo w sobotę, albo w niedzielę ci powiem, bo nie wiem. To byś wiedział kiedy.
Nie obiecuję, sobota albo niedziela. Zależy jak będę tam w tym domu, ale poczekaj, bo sprawa jest. Jestem strasznie zdenerwowany, jestem więc... Zaczynamy od tego. Pamiętacie, że mam ten telefon 10 000 mAh, ten z dużą baterią, ten Chińczyk, pamiętacie? Żebyście wiedzieli, co ja mówię, żebyście odpowiadali, żebym wiedział, że ktoś odpowiada. No i słuchaj. I mam do niego ładowarkę taką. Oryginalna była. To jest ważne. Zaraz wam powiem, bo muszę wiedzieć, bo jest tak zdenerwowany jestem, bo 800 zł zapłaciłem za niego 2 miesiące temu, mi szkoda. Mam ładowarkę, która ma tak. I dla przykładu mam jeszcze LG telefon, wam powiem. Posłuchajcie, mam drugą ładowarkę, ale poczekajcie. Co on ma w sobie, bo ja muszę wiedzieć, tak. Model APK K102 204, nie wiem, czy to będzie widać tu na tej innej, no nie zobaczycie tutaj pewnie. Nie, to ja wam przeczytam. Model APK, to jest model jakiś. Input ma tak, AC od 100 do 240V, potem jest 50x60HZ, 0,6 A max. To jest input, a output ma 5V, 7V, 9V, 12V, 2,0 ampera. Czyli to jest... Ile amper? Ona ma chyba 2. Bo input czy input czy output się patrzy, bo nie wiem. Jest 2. Czytam wam jeszcze raz, bo ja zaraz o wpół do muszę wyjść. To bym... Muszę o wpół do wyjść. Output się patrzy. Output jest 5V, ułamkowa kreska, 7V, ułamkowa, 9 i 12V i 2 ampere. Co to znaczy? Że ma 2 ampere, tak? Bo ona mocniejsza, bo 10 tysięcy potrzebuje. No jest oryginalny z tego zestawu, ale poczekaj, ci powiem o co chodzi, bo teraz dalej do sytuacji. Zawsze ładowałem tą ładowarką, bo ona ma 2 ampere chyba, czyli mocniejsza, bo ona ma 10 tysięcy. Szybko się ładuje, bo w 2 godziny można. No mocno, bo ona ma 2000. Ale to ma tyle baterii chciałem dlatego, ale nieważne. No dwa, mocno ładuje, bo ona ma. I teraz zobaczcie. Któregoś dnia w nocy, przedwczoraj, tu se grałem w grę tutaj na telefonie i mówię, a godzinę zmarnowałem, bo ja tam śpię u kogoś, bo tutaj... No nieważne, to nie osobiste sprawy teraz. I zapomniałem go naładować. Mówię, godzinę zmarnowałem, nie ładował się, a idę na górę, będę coś oglądał w internecie, YouTube czy coś, to będą mało baterii. Włączam, patrzę, koło pierwszej jest, od 12, mówię, godzinę ładuję, mówię, to już chyba naładowała się prawie. Patrzę, 2% poszło. Patrzę, poszło 2% w niej, czyli prawie nic przez godzinę. On ładuje w 2 godziny praktycznie całą, czy ponad. I nie wiem, czy to jest wina ładowarki. Pierwszy pomyślałem, że może wina ładowarki, może telefonu, ale tą ładowarką, jak ładuję taki LG, to jest VK10, czy jak on się nazywa, ten LG taki podstawowy taki LG. I jak ładuję, bo jeszcze mam drugą ładowarkę, zobaczcie, tą. Od Philipsa, matka ma taki telefon, moja mama Philipsa ma. Też 5000, bateria Philips. I on ma output, powiem jaki ma input. Input ma od 100 do 200, 0,35A, a output ma 5V i 2000 mA. Co to znaczy 2000 mA? To jest tyle samo co tu, 2 ampery, czy tu jest mniej? Bo tu na tej pisze 2 ampery, a tu jest 2000 mA. 2,30 mA, czyli ta jest mocniejsza chyba, tak? O to chodzi. A to co jest 2000 mA? To jest miliamperogodzin mniejsza jest? Słychać mnie dobrze, muszę zgłosić może. Też taka mocna jest, ale zobaczcie. Na przykład output, ona ma input 0,6A max, a ta ma input 0,35, czyli input ma... Ale ta mocniej ładuje ten telefon, mi się wydaje, że szybciej ta niż ta. A ona ma też 2000 mA, bo ona ma 5000, to jest taki Philips. Ale ta z kolei ma... input ma od 100 do 240, 0,6A, ta moja 0,6A. Input, a ta ma input 0,35, czyli ma... Nie, cicho, nie... Zapaliłem już, poczekaj, no to jest ważne. Pytam ludzi, którzy mi pomogą, bo się denerwuję, naprawdę jestem zdenerwowany.
Ta ma na przykład, jeszcze raz mówię, ta biała ma tak. Input 0,6 A ampera max. Output ma 2 ampery, czyli ten ma input 0,6. Jeszcze raz wam mówię. Ta biała ma tak, mówię wam jeszcze raz, ta biała ma tak. Input 0,6 amperów, output 2 ampery. A ta ma input 0,35, a output 2000 mA. Czyli też ma 2, ale ma tutaj, ta ma input większy, bo ma 0,6, a ta ma input 0,35. Ta input ma większy. 0,6, a ta 0,35. I tak. Czyli ta jest mocniejsza i tak chyba nawet, nie wiem, bo to input nie wiem, czy jest ważny. Nie wiem, czemu ona ma 2 ampery, jak ta jest większa się wydaje, nie wiem. Czy ta ma też 2 ampery. Też mocna, nie wiem. I o co chodzi? Wtedy ten telefon naładowałem przez godzinę, 2% poszło. I ładuję go na przykład, teraz ciągle stoi. Wyjściowa, czyli output, czyli one są takie same niby. Po 2 mają, tylko że ta grubsza jest, ta mniejsza. I o co chodzi? Bo ja niedługo się będę musiał szykować, 25 po. No nie ładuje mi telefon, że on stoi ciągle w miejscu, a tą ładowarką naładuje na przykład ten LG. Matka ma tu Samsunga, kupiła ostatnio. To nie mój telefon, żeby nie było, że ja tyle telefonów mam. To jest mojej mamy, bo ona nie wychodzi z nim na razie, bo się boi, bo tam za ładny jest, nieważne. I tą ładuje wszystko i nieraz ten telefon się ładuje na niej, jak trafi się. Nie wiem, czy to trzeba trafić moment. Na tej czarnej się w ogóle nie ładuje, nie wiem, czy to jest wina baterii, ale przecież on normalnie chodzi, zobaczcie wszystko. Zobaczcie, 61%, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. Nie będzie widać tu, że 61% jest. Czy mam tutaj pokazać, czy to widać 61%. No nie widać, nie, no 61, poczekajcie. No i 61, żebyście mu wierzyli na słowo. I jak ładuję ją, zaraz ją włączę. Zobaczcie, tutaj podłączam. Tutaj podłączam. Nie, tłumaczę ci, że tą białą z zestawu od tego Chińczyka i LG naładuje trochę wolniej, bo on, nie wiem dlaczego, 2 ampery może za dużo dla niego, bo on jest mniejszy. Nie wiem, dlaczego on wolniej ładuje tego LG, trochę wolniej mi się daje, bo normalnie, nie wiem, może on tak ładuje się. Ale już tego Chińczyka nie mogę. W sensie, że tak, Chińczyka nieraz złapie, nieraz nie. Teraz macie 61%, zobaczymy, czy ruszy w ogóle. I pisze na niej ładowanie, zobaczcie se. Ale u mnie jak ładuje się, to potem pisze, potem jak już normalnie ładuje, już wiadomo, że ładuje, to pisze pełne naładowanie, na przykład w godzinę. A tu nawet nie pokazuje pełne, tylko pisze, że ładuje po prostu. I w ogóle nie ładuje się, nie wiem. Czy to jest wina baterii, coś się stało, nie wiem. Ciężko do niego się dostać jest, bo nie wiem, jak to sprawdzić. Można jakoś rozebrać, bo on jest taki nierozbieralny niby. A ja go kiedyś rozebrałem raz sprawdzić, co tam, bo tam gruchotało mi coś niby. Wydawało mi się, jakby coś kiedyś gruchotało, już dawno. Tam coś jest niby w środku, ale to nie patrzmy na to. Jaka to może być przyczyna, bo nie wiem. Bo tą białą ładowarką, co wam pokazywałem, tą mocniejszą, to te same są niby. Naładuję tego LG, tego Sonego, takiego starego, co miałem, wszystko. Ale tego Chińczyka nie mogę, czy to baterii wina jest? Zapalę i zaraz będę spadał za 10 minut. Więc dokończymy to, co mam zrobić. Mam się o wpół do wyjść niestety. O wpół to gdzieś muszę wyjść. No i 61% cały czas, zobaczcie, nawet nie ruszyła. To nie moje telefony, to są rodziców, ja mam tylko jeden. Ja bym ci proponował iść do serwisu i poprosić o sprawdzenie gniazda na wtyczkę albo zapatrzeć się w mocniejszą ładowarkę. Bo nie wiem właśnie, ona jest mocna, bo ona z zestawu jest. Ciągle 61% jest. O co mi chodzi mniej więcej? Zobaczcie, 61% cały czas stoi. No przecież ile już tu ładuje? 5, na 2 minuty to już ponad chociaż 1%. Pójść, nic nie idzie w ogóle.
I nie wiem, czego na przykład. Nie wiem, czy na przykład go rozebrać, tam na przykład spróbować coś tam pogrzebać, na przykład nie przykładowo. Jak ładowa, na przykład to jak tam baterii do baterii się dostanę, to wyjąć na chwilę ten. Pozdrawiam Adasia, pozdrawiam. Do w pół do tylko jestem. Muszę wyjść na 30 minut. Zobaczcie, 61% cały czas. Tego i tak nie zobaczycie. Cały czas tyle sam mogę wam mówić na słowo, że nic nie idzie w ogóle. Nie wiem, co się stało. I on zimny jest. A on jak się ładował, to strasznie gorący był, bo ona nie wiem, czy przegrzewało się. Pamiętam, ten telefon strasznie gorący był i ładowarka była gorąca. Halo, jest tam ten, nie wiem, kto tam ostatnio? Doxon, czy ktoś, to się zna? Co dalej myślicie na ten temat? Cały czas stoję, może go poładować, wtedy dłuższo przytrzymać, dłużej może. Zrobimy tak, jak ja pójdę, to ja go tu zostawię i zobaczymy, co się stanie. Wezmę sobie tego zastępczego. Samsungka se wezmę, bo ja tam... Ale nie chodzi o tryb samolotowy, on szybko się ładuje, one, nie. Prawie nic nie ma w sobie, zaraz, cały czas 61% jest, nie wiem, o co to chodzi. I dzisiaj, nie, już mam tych moderatorów dużo. Słuchaj, i dzisiaj zrobiłem ustawienia fabryczne. Ustawienia fabryczne zrobiłem i przez chwilę zaczął ładować tam w łazience, bo to nie chodzi o, nie chodzi o listwę, bo tam w łazience też patrzyłem. To nie, że listwa, że kontakt zepsuty, bo tutaj ładuje innymi. Nawet taki Samsung się ładował przecież tą ładowarką, nie wiem. Zobaczcie, że jak wrócę za pół godziny, to ze 2% pójdzie, jak w ogóle coś pójdzie. Nie wiem, czy to bateria i zimny jest, w ogóle nie ładuje tak jakbyś. Gniazdko trzeba przyczyścić, może nie wiem, co trzeba zrobić. Jakieś propozycje, bo zaraz... się będzie taki live bardziej taki pomocny, a zrobimy lepszy. Może sobota, niedziela, bo w czwartek jeszcze... Nie, czwartek jest, aha. Dobra, nieważne. Chyba nie ładowarka, bo ona ładuje inne telefony, mi chodzi o to. Nie będę miał, będziesz grał na live jakieś gierki, może będę grał. Ale pytam o tą ładowarkę teraz akurat. Dzisiaj jest live pomocny na razie. Ja miałem Don Starwa, nikt nie chciał oglądać, ale nieważne. Pytam was o tą ładowarkę, bo będę musiał w pół domu wyjść. Mówcie co i jak. Dzisiaj taki z dupy live. Zawsze był czwartki, poniedziałki, ale cię taki... Nawet nie puszczałem tego odliczania, bo szybko się spieszyłem. Zobaczcie, 61% cały czas stoi. Co na ten temat myślicie? Nie wiem. Propozycje, nie wiem, czekać, ładować, co robić, no. Przepraszam was za taki live, ale... Elo. Może ty będziesz wiedział, no co mam zrobić? Cały czas stoi ładowarka. I cały czas 61% jest, pokazuję wam, nie wiem, to nie widać i tak. Nic nie ruszyło w ogóle się, a zobacz ile już ładuje, zobaczcie. Nie wiem, stukałem w niego, tak, robiłem, nie wiem, coś robiłem, żeby... Tak robiłem już, wyłącz, włącz. Jeszcze mogę zrobić tak, że tym trybem takim awaryjnym mogę wyłączyć. Nie mogę, bo on jest nierozbieralny, ten telefon. O to chodzi, ciężko go rozebrać. Ja zaś pokażę, jak on się rozbiera. Wyłączam tym trybem takim resetowanym, zobacz. Tu masz takie coś, zobacz. Ciężko go rozebrać jest wokół. A, tym... Ściszyć i wyłączyć i do góry głośność. Tak u mnie jest awaryjnie tak, że przycisk power i do góry.
Zobaczymy. To nie jest tryb awaryjny chyba, bo to, to... Znaczy jest awaryjny, to się wyłącza na chwilę. Wiadomo, ale to jakiś... Jest bardzo ważne, wiecie, bo szkoda. Tu dmuchałem, tu przedmuchiwałem, tutaj te wejście, tu dmuchałem, tu o. Coś robiłem, nie wiem. Hard reset się nazywa. No to to jest. Przytrzymam dwa guziki, u mnie tak to wygląda, hard reset. Taki całkiem raz... Co tu psało? Teraz zobaczymy, dobra. Hard reset, zobaczymy. Nie no, ten telefon nie zapłacimy. Mam tutaj drugi telefon, ten LG nie mogę wziąć, ale LG przy tym. To jest lipka jakaś, ten LG. Co to jest ten LG? Taki LG, no co to jest? To jest 10 tysięcy bateria. A pokazuje taki, pokazuje piorun, że się ładuje właśnie. Pokazuje piorun i w Rime, jak się nazywasz, to tą ładowarką ona ma 2 ampery, ta też ma 2 ampery, bo to jest od Philipsa, ale ma... Output ma te same, tylko input ma inny, trochę mniejszy. Pokazuje piorun, tylko że inny telefon mogę naładować tą ładowarką, inny. LG próbowałem tą samą. I 61 cały czas stoi, zobaczymy, dopiero włożyłem, no poczekajmy chwilę. Jeszcze 8 będę musiał wyjść, zaraz wrócę po prostu, nie wiem. Po 6 będę lekko, może 10 to jeszcze tam... Do 19 będzie, może cię przedłużę troszeczkę. Nie ładuje nic, 61 cały czas, nie wiem. Wiecie, kupiłem go od kogoś. Na bodajże OLX, nie, na tam OLX albo Allegro, nie, OLX chyba, a może OLX chyba. Czy to Allegro? Ładował się cały czas, teraz nagle przestał, nie, że nie ładuje się. Nawet się nie grzeje, nie wiadomo od czego to jest. Grałem ci fabryczne ustawienia, to nic nie dało, zmarnowałem tylko gresę jedną, bo grałem w taką grę. Nie mogę cofać, zapisać sobie tych poziomów, no ale to gra, to tam chuj. Nie wiem, że jest pojemny i do niczego, na 61%, nic nie nadawało. Nie wiem, o co chodzi. Czyli ta bateria ma 2000 mAh, to też jest 2 ampere, to też by naładować go. Nic, w ogóle nie wiem, co trzeba. Siema sobie. Odłóż telefon na jakiś czas, potem znowu. A czemu mówisz odłóż telefon, bo co to może być? A to jest telefon, który ja używam właśnie, szkoda go trochę odłożyć. Siema sobie. Lipen, czy znasz się na telefonach trochę? Może ty coś podpowiesz. Ale do wpół do jestem na chwilę i muszę wyjść. Potem będę. A jeśli Lipen, czy znasz, to ci szybko określę, o co chodzi. Ty masz tam kminić, ja w pół do jak wyjdę, to tam 35, nie no 30 wyjdę, albo 33. Muszę wyjść na chwilę. To ci tłumaczę już, dobra, poczekaj. To nawet nie ładuje, zobacz, 61. Szybko ci w skrócie wytłumaczę. Mam telefon 10 tysięcy baterii, bo szybko, bo muszę wyjść zaraz. 10, ja ci wytłumaczę, bo ludzie mogą napisać, ale ja ci napiszę. 10 tysięcy baterii, normalnie zawsze ładowałem, 2 dni temu. Tu se gram, mówię, o, przez godzinę zmarnowałem, o, to od razu powiem ci, Michał. Sprawa z telefonem, 10 tysięcy bateria, ładowarka ma tak, ten input ma 0,6 amperów, output ma 2 ampery, czyli mocna. Ta ma output 2000 mAh, czyli to od Philipsa, jest też taka sama, tylko ma input ma 0,3, a to ma 6, to więcej. Ale output jest, ona ma też 2. I przestał nagle ładować, nie wiem. I tą ładowarką naładuje każdy telefon inny. Mam tu Samsunga mamy i LG, który nie wiem, czy to mój jest, czy nie, bo to tak mama kupiła ten i ten od znajomego. Nie o to chodzi. I przestał nagle ładować ten 2 mAh, te 2 ampery. Próbuję tą czarną jeszcze i nie wiem. I telefon ustawiałem w awaryjny, teraz wyłączałem. Robiłem z telefonem ten. Czyli ta czarna ma 2000 mAh, a ta ma 2 ampery, czyli to samo jest, mówiliście. 2000 to jest tak jakby 2 ampery.
Nie wiem, co tu się stało. Ładował zawsze się, zawsze był gorący, jak się ładował. Jak już masz go długo, to bateria się zjebała. Prawdopodobnie, bo on się najszybciej rozwalają. Elo. Ale długo go nie mam, no ile? Od listopada chyba. Listopad, grudzień, coś takiego. Listopad albo grudzień mam go. Zaraz muszę wyjść niestety, więc szykuję się powoli. I wracam. Może to, jak chcecie, to możecie to, nie wiem, zostawić tą muzykę, puścić czy coś, czy wyłączyć na razie i wrócić, bo ja muszę wyjść. Nie ładuje się w ogóle. Nie, no nie, jak naładowany? Ładowanie pisze, 61 jest cały czas. Nawet tryb awaryjny se wezmę, samolotowy. Wszystko powyłączam. Zostawię tutaj, poczekajcie go. Chyba, że z kartą SIM coś jest tam, że przeszkadzam. Nie wiem, bo... On co jakiś czas nieraz złapie się i ładuje normalnie. Trzeba załapać po prostu, nie wiem, o co chodzi. Czy załapanie? Ale nie zawsze. Dobra, ja się powoli szykuję, bo ja muszę wyjść. Co myślisz na ten temat? Albo spróbuj wziąć inny kabelek do tej ładowarki, bo czasem wtyczka się wyrabia. Potem może nie stykać. Nie, ale inny... Inny, mówię wam, że ładuje tą ładowarką, inny telefon. LG i Samsunga ładuje. Tym całym białym zestawem. Autentycznie ładuje wszystko. Drugie, wam wtrącę jeszcze jedną sprawę. Do serwisu pójść, a jak będą chcieli coś zaglądać, a ja teraz kasę akurat nie mam. Szkoda, że nie mam jakiegoś znajomego w serwisie, by mi to za darmo zrobił, a nie mam akurat. Ktoś się nie zna, ale zaraz muszę wyjść niestety, więc nie wiem, muzykę wam jakąś puszczę i wyłączę na chwilę komputer, ale będzie, będziecie mieć, nie wiem, wgląd na ekran, a ja wracam. Musicie chwilę poczekać, ja po prostu wrócę, nie wiem, lekko przed nie przed szóstą, albo po szóstej leciutko 10, bo może 20, może nawet krócej. Muszę tam dojechać tylko dwa przystanki, pomóc jednej osobie, bo tam ma rękę zwichniętą i muszę pomóc jej coś zamknąć, bo ona nie może dźwigać. Nie za darmo, więc dogadujemy się jakoś. No inny kabelek też patrzyłem, ale to nie, ja nie mam takich, że to dłuższe wejście jest, nie mam innych. Nie wiem, może to, tak jak mówiłem, może to tą kartę SIM trzeba wyjąć. Nie, tryb samolotowy 61 cały czas jest. Jeszcze spróbuję jedną rzecz, poczekajcie. No mogę wyłączyć live'a i włączę jak wrócę. Mam, że muzyczkę puszczę, ale... Jeszcze przy was będę robił, może, że kartę SIM wyjmę, może, bo tam jest gniazdo z kartą SIM i kartą pamięci, może tam coś jest. Przeszkadza mu, nie wiem, bo powiem wam tak, zawsze jak on zaskakiwał teraz ostatnio, to jest kartą SIM i z kartą pamięci, ale dzisiaj jak zrobiłem reset fabrycznych, to bez karty go ładowałem, bez tego wejścia tam, żeby ani SIM, ani tego. I niby ładował, ale też nie wiem, czy nie poczynił go wypiłem może. Ale to nie, bo zawsze normalnie ładował z kartą, to nie o to chodzi, tylko tak próbuję jakąś teorię wybrać. Wszystko może być, to nie wiem. Może po prostu tylko rozebrać go i może na przykład ten... Jeszcze nie mam tego internetu. W
Włącz muzyczkę. No mogę włączyć, tylko nie wiem jaką. Wam puszczę mój zespół ulubiony. Tylko nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. To nie to będzie. Czy mój ulubiony, tam bardziej ze strony ojca niż z mojej ulubionej, ale lubię nawet. Nie no, co ty? Albo nie. Inaczej wam to zrobi. Może pokminimy jeszcze, jak ja przyjdę. Ja muszę wyjść. Może pokminimy jeszcze po prostu. Pokminimy coś jeszcze, jak wrócę. To jak ktoś chce, niech zostanie. Jak ktoś chce, niech wyjdzie. Ja wrócę zaraz. Nie. Puszczę wam moją piosenkę, te włoskie takie, nie musicie być, ja po prostu przyjdę, to czekajcie cały czas. Wyłączcie na chwilę live'a, ja przyjdę lekko po 6 może, bo muszę usiąść, bo już 32. Pomniałam w ogóle. To się nic nie włącza, ja nie ubrany jeszcze. Się w ogóle nie ładuje ten telefon. Halo? Dobra, jak się wam muzyczka uruchomi, to się uruchomi. Halo. Dobra, zaraz będę wracał. Muszę wyjść już. I po kminie jeszcze zobaczymy na live, co to może być. Więc czekajcie, zaraz wrócę. Jak się muzyczka odpali, to się odpali. Chyba się nie odpali. Mam puszczę swoją muzykę. Brzęka coś, ja przyjdę. A nie, idzie już to. Dobra, to jeszcze lepiej. Idzie moje składana, taka fajna.
powrotem witam was. Do 18.05. Do 18.00 siedzimy jeszcze. 18.45. Taki maksik będzie. Jest ktoś? Halo? Bo chcę wam pokazać coś z telefonem, bo nawet nie sprawdzałem jeszcze. Dobra, to ja wyłączam i włączam. Siema. No i jak z tym telefonem? Halo, halo. Halo, już jestem. Jest ktoś? Siema. I teraz zobaczcie. Niby on się... Nie wiem, czy ktoś będzie tutaj. Halo? Nie, może od nowa odpalić to. To dobra, podpowiesz mi co zrobić, znasz się na telefonach trochę? Rogalik, bo nie ma ludzi, a było więcej, ale... Jakbyś cofnął se live'a, szkoda, że nie mogę cofania nie wziąć. O, dobrze się znasz? Zobacz. Mam telefon, albo wyjmę, bo nie ładował się wcale. Przez ten czas, jak mi nie było, 3% poszło. Mam telefon 10 000 Chińczyk, taki ołkitel.
ze względu dużej baterii go wziąłem, bo wiesz. I mam drugi telefon tutaj LG, ale to nieważne. Mam tu drugą ładowarkę. Ładowarka to chyba nie. Ona ma 2 ampery. Ta ma 2000 miliampero. Czyli tyle samo mówili ludzie, że to jest 2 i to jest 2. I ten telefon zawsze się ładował, zawsze. I 2 dni temu w nocy przez godzinę tu grałem, mówię, co ja tu robię? Idę spać tam na górę do drugiego mieszkania tam na górze. I mówię tak, idę spać, mówię, to ja naładuję ten telefon, mówię, bo godzinę gram, a przecież muszę mieć, żeby co oglądać, YouTube'a czy coś. I podłączam go o 12, patrzę, o, koło pierwszej jest, mówię, no to już się pewnie naładował, godzina to już sporo, 70% mi starczy, bo on ma 10 tysięcy baterii, a ja w nocy trochę oglądam. Patrzę, 2% poszło przez godzinę. Teraz też nie było mnie pół godziny, 3% poszło. Nie wiem. Ładowarka ta i ta nie ładuje, a ta ładuje telefon, czyli nie ładowarka jest zepsuta, ona ładuje wszystko, to i to. Nie wiem, czy bateria się spieprzyła coś w środku, czy co mam zrobić. Jeszcze mam jeden sposób, więc zaraz go przetestuję. Poczekaj. Ale naładował go krócej. Teraz spróbuję jeszcze jeden sposób. Wyjmę w ogóle gniazdo, gdzie jest karta pamięci i karta i karta SIM. Czy to coś może pomoże? Nie, bo zawsze ładowałem go. Już go mam od listopada albo od grudnia. To już trochę mam. Może Chińczyk, wiem, że podróba, ale 10 tysięcy bateria. Pod baterię chciałem go. Nie wiedziałem, że taki... Chyba recenzję ktoś go widział na kanale. Dobra, i teraz spróbuję bez tego. Po prostu go uruchomię. Weź od ładowarki chyba nie, bo ta ładowarka jest oryginalna od zestawu i wszystko ładuje, wszystko inne. Inne telefony się ładują, czyli i LG, i Samsunga mam, ale to moje mamy, nie mój. Chyba nie wszystko ładnie chodzi, a tutaj coś, jest taka lipa jakaś. Dzisiaj będzie pomocny taki bardziej live, więc... Ale ładuje ta bateria, nie wiem. A poczekaj, bo niby się chyba więcej naładowało, mi się wydaje. 464 cały czas. Procent. Może może on źle podaje, ona jest może ładowana cały czas, ja nie wiem. 64 było, zobaczymy, czy tyle samo jest. Może coś tu. Mam inną ładowarkę, tą. Ta ma 2 ampery, bo ten potrzebuje mocną, a ta ma 2000 mAh, to samo jest, ludzie mówili. To jest podane w miliamperogodzin, a to jest, ta ma 2.0, ta ma tak, input ma 0.6, ta ma input 0.6, ta ma input 0.35, czyli słabsza, ale output ma 2.0 i do 12 V ma 5, 7, 9, 12 V 2.0 ampera, a ta ma output 2000 miliamperogodzin, a to ładowarka inna nie, bo ta też działa ładowarka. Próbowałem tą też, to stoi. Zobaczymy z tym wyjęciem tych. Ja wszystko próbuję. Teraz zobaczymy, czy się będzie ładował. Wiesz, to Chińczyk, no ale... Nie wiem, czy na przykład go może rozebrać. Ciężko go rozebrać, bo tam trzeba to wszystko podważać. Kup nowy telefon. Nie no, gdzie kupię? Ja tego nie sprzedam nawet. Nie stać mnie na telefon. Kupiłem go kiedyś, bo pracowałem w tym kiosku i sobie kupiłem. Za 800 zł, on 1000 ileś chyba kosztował, 1100. Udało mi się taniej kupić od kogoś na Oliksie, czy na... Bo się spotkałem z gościem. Poczekamy chwilę, te 3 minuty zapalimy. Może jeszcze, bo mi się zapalić chciało, bo chciałem wyjść na chwilę, jak wiecie. Muzyczka przegrywała nam. Nie wiem, czy tego streama zostawię, bo... Strasznie dużo.
Odstają druciki, bo ja wiem, bo na początku nie odstawały, ci powiem, w trakcie. Siemanko. Siemanko. Na początku te druciki nie odstawały chwilę, ale teraz jak się ten problem stał, to ja je odgięłem trochę, bo one nie odstawały na początku. Nie wiem, co z tą ładowarką było. Teraz odstają te druciki, ale ona ładuje inny telefon, mówię ci. Ten LG normalnie ładuje LG. Ten drugi, taki słabszy, bo ja mam drugi telefon. To nie jest mój akurat, ale... Chyba go będę musiał pożyczyć na razie, bo nie mam żadnego, nie będę miał chyba. Siemanko, Pusia w ogniu. Z tym live'em to jeszcze się zgadam, bo nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę będę. Zobaczymy. Mówiłem tak, ale zobaczymy. Nie, te karty też nic nie dało, masz rację. Ciągle 64% jest. Nie wiem, czy pójść do fachowca, ja nie mam na razie kaszy, żeby go robić. Nie mam znajomego, szkoda kogoś. Co fachowiec powie, nie wiem, może... Albo go rozebrać i zobaczyć coś w środku, może ktoś się zna, ale to live'a bym robił z rozbieraniem. O tak teraz się ładował, coś ci powiem, poczekaj. Nie wiem, czy Pusia, czy do tego, do rogalika, mówię do was wszystkich. Jak wróciłem teraz, bo nie było was jeszcze niektórych, to było 61% jak wyszłem, nagle 64% się zrobiło. 3% poszło przez pół godziny. Palmale z dwoma kulkami. I pisało, że pełne naładowanie w 7 godzin nastąpi. To kurde, no gdzie 7 godzin? No to on się ładował w 2 godziny, cały, ponad może troszkę. 100% się ładował. A nieraz zaskakuje i się ładuje, to nie wiem, o co to chodzi. Nie jest wina ładowarki, mi się wydaje, bo nieraz zaskakuje. Dobre są, ja lubię, bo nie ma już tych jagodowych, gdzieś można kupić, ale nic nie idzie, zobacz, nic. 64, jak stoi, tak stało, zobacz, a ile już ładuje, chwilę, no to ponoć 1% już pójść. Nie wiem, co to może być, czy go do lodówki wsadzić, ktoś mi kiedyś mówił, ale to się baterię od laptopa wkłada, nie wiem, co zrobić. Myślę jakieś głupoty, wymyślam. On ma też problemy, niby się, wiesz jakie ma problemy też ten Chińczyk? Nie wiem, to i tak nie obejdziesz tego, ale to jest tak, że jak włączę w domu Wi-Fi i potem się przełączę na internet z karty T-Mobile'a, to muszę gdzieś połączenie wykonać do kogoś, żeby mi zrobił się 4G. Myślisz, że to pomoże wyłączenie, a może? Mam na to obejście w taki sposób, że dzwonię do kogoś i już działa. Albo nie włączam Wi-Fi, bo już mam tego. No to za 7 godzin się naładuje, no to wiadomo przecież, naładuje za 7 godzin się, ale to... Od kogoś na Oliksie kupiłem za 800 zł, bo on kosztuje chyba 1100 czy ileś. Wyłączenie nic nie da, no pewnie, mi się tak też wydaje. Mi się wydaje, żeby go rozebrać, coś tam zobaczyć, może ten kabelek, na przykład jak macie jakiś, bo to jest ciężko rozbieralny telefon, ale raz go rozebrałem. A nie, on dobrze działał na początku, przed listopada go mam. 2 dni temu coś się stało. Ja mu się wydaje, żeby go rozebrać i może tam ten kabel, gdzie ładowarka jakaś jest podpięta, bo może ma jakąś, nie wiem, jakąś taśmę czy coś, może odpiąć i wpiąć jeszcze raz, może coś tam dotknąć, powypinać wszystkie te i jeszcze raz wpiąć, nie wiem. Bo już go rozbierałem raz. No ładowanie cały czas pisze, zobacz. Tam dmuchałem i dupa.
Czarną jeszcze spróbuję naładować. A mówię wam, ta ładowarka inne telefony ładuje, żeby nie było. LG naładowany, to naładowany. Taki młodszy, a zna się na telefonie, no to nic nie mówię, tylko tak dziwne. Jestem, już jestem. Jestem znaczek takiego pioruna. Wszystko się ładuje, a tu chyba tam nie wiem. I ładowarkę teraz zmieniłem i to. I to iść moi, nie wiem. Mam jeszcze, ale na razie nie używam. Na razie mi chodzi o ten telefon bardziej, ale możesz pytać tam czasem. Fabryczne dzisiaj ustawiłem. Nie wkładałem tych kart SIM ani karty pamięci. Mam jeszcze elektryka, już pytałeś. Odpowiadałem. Ale nie używam. Na razie palę zwykłe. Chodzi o to, że dzisiaj wziąłem fabryczne ustawienia. Myślałem, że to pomoże. Szkoda, bo grę jedną z poziom i uciekł. Ale nieważne, tam to gra, to nie. Telefon ważniejszy. I jak włączyłem tak bez tych kart, normalnie ładował się. Potem wypiłem na chwilę, tylko włączyłem ze 40. Naładowałem było 30, 70. Nie, Wika też mam, ale mam Smok Priv 8 i TV8 Big Baby, ten taki rurka. No nie ładuje, nie wiem o co chodzi, czy rozebrać baterię, coś tam, co z baterią można zrobić? Czy ja go mogę rozebrać, mnie to tam rybka, ale... Może bardziej te odgiąć, nie wiem, ale to ładuje przecież, to nie o to chodzi, o odginanie czegoś tam. No są odgięte te ząbki, bo odginałem wczoraj. To nie jest to, wam mówię. Bo ona ładuje inny telefon. Spakował się już, spakował. Nic się na razie nie dzieje w tym live dzisiaj, bo ja tylko pytam coś o telefonie. Bo... Więc nie przejmujcie się, że jest nudno, bo cię tak miało być, bo miało być zupełnie inaczej. Wyszło jak wyszło, musiałem wyjść w ogóle. Nie, telefon jest oryginalny, bo to nawet e-mail mam tutaj z tyłu numer. Nie mogę tego przykleić, szkoda, bo to jest naklej. Znaczy nie jest lipa telefon. I nic nie ładuje, zobaczcie, nic kompletnie. Stukałem, pukałem, srałem. Może by... Nie, nie chodzi o kasę, to dobra, nie przejmuj się, spokojnie. Tak ustawione dla jaj. W sensie, bo i tak mi na razie nie wpłaci pewnie, ale nieważne. I próbowałem wyłączyć go awaryjnym trybem i to. Nic kompletnie, nie wiem. Ja bym kurde go, nie wiem, nie wyłączył albo wyłączył, ale ja bym zrobił numer taki, że... Ja bym z nim inaczej zawalczył. Spróbował go rozebrać i coś tam pogrzebał w środku. Nie wiem, czy to ma sens grzebanie w telefonie, no ale... Tu jeszcze mam drugą ładowarkę, ale to jest za krótki kabel, ale to nie chodzi o ładowarkę, mi się wydaje. Na inne telefony właśnie ładuje. W tym jest sen, w tym jest problem, w tym jest dziura. To jest dziura w całym właśnie. Zapalę jeszcze, bo nie paliłem ci mało.
troszkę wcześniej przysnęło mi się trochę w dzień. Słaby dzień jakiś miałem. Nic w ogóle nie ładuje. Ładowanie, sranie w bań. 7 godzin, nie wiem co się stało. Ale działa, bo przecież i chodzi on. Coś tu musi być nie tak, bo on chodzi cały, zobaczcie. Nie wiem, czy go rozebrać właśnie, zastanowię się właśnie. Nie wiem, czy do tej baterii tam się dostanę. Tam ciężko do baterii chyba się nawet dostać jest w ogóle. Samolotowy i to. No do serwisu można pójść, ale wiesz, teraz z kasą cienko. Znaczy, on może mi powiedzieć i nie muszę nic robić, może mi tylko powiedzieć, ale to wiesz. No, mieszkam z rodzicami, ale i też sam, bo mam. Jest drugie mieszkanie po babci, ale tam rzadko jestem. Tam może kiedyś live'a zrobię. Znaczy, po dziadku, znaczy, nie po babci. Ale tam to sobota, niedziela ewentualnie, coś takiego. Na laptopie, który ma słaby procesor w ogóle. No ja się na tym nie znam kompletnie. Nie szkaluję. O, może ty na telefonie znasz, wspaniały człowiek. O! Dobrze się znasz na telefonach? Jakbyś pomógł, to mogę dać moda nawet komuś. Może nie mam się oddzięczyć, ale... A nie widziałem donate'a, sorry. To żart z tym mikrofonem, wiesz. Mówiłeś, że my na większy będę tak sobie tylko... A jaki problem? Dobra, no znasz się trochę, to dobrze. Sorry, zaraz zobaczę donate, bo sorry. Nawet nie słyszałem, że mi coś przyszło. Elo, elo, witam, witam. Dzięki za 51 groszy, czy tam ile wpłacić, bo tam jest jakiś procent. Zawsze się normalnie ładował, to jest telefon Chińczyk, 10 tysięcy bateria. Kupiłem go po dobrą baterię. No i zawsze tą ładowarką oryginalną ładował, która ma 2 ampery. I nagle... 2 dni temu grałem sobie w grę i mówię, a naładuję telefon, bo idę spać niedługo, to żeby coś sobie pooglądać jeszcze. I godzinę ładowałem, poszło 2% tylko. I raz teraz na jakiś czas łapię i ładuję, a raz nie ładuję, tak jak teraz. Pisało, że za 7 godzin dopiero naładuję. 7 godzin telefon by się ładował, on w 2 godziny ponad trochę się naładuje. Nie wiem, co z tym fantem robić. Czy go rozebrać? Ale bateria niby ładuje, tylko wolno. Ładowarka nie, bo ładowarka ładuje. Ci mówię, ta ładowarka 2 ampery ładuje. I LG. Mam takiego LG małego, takiego. I ładuje go normalnie. Normalnie go ładuje. To gdzie ja ci teraz baterię wymienię, jak on jest niewymienialny, ciężko z niego wymienić. Myślę, że może go rozebrać, może i tam coś, kabel wypiąć, jeszcze raz wpiąć, albo zobaczyć coś. Rozebrać, to ja rozbierałem już go raz. Ciężko go rozebrać, ale da się. To ja bym tylko tak zrobił. Rozebrał, jakiś kabel od baterii czy od czegoś wypiął i wpiął jeszcze raz. Może coś tam pykło, coś albo zrykło, nie wiem. Pójdę do jakiegoś serwisu, zanim rozbiorą, zanim sprawdzą. Nie idzie 64% cały czas, zobacz. Bo podpiłem już 5 minut temu, lepiej, no to już te 2% ponad pójdzie.
ale jest tak, jest piorun, ładuje, tylko że wolno teraz, a normalnie ładuje szybko, tak jakby ładuje, ale wolno. 7 godzin, aż to wieszę. Więc ja może popróbuję zaraz po live, tylko muszę się ogarniać wszystko, w sensie tu wyłączyć tego. I próbowałem go stukać, to nic kompletnie. Nie wiem. Nie, bo tu jest dłuższe wejście. Właśnie ładowarkę mam, która ma 2000 mAh, to też jest 2 ampery, ktoś mówił. Tam jest 2000 podane mAh, to jest 2 ampery też. A on się nagrzewał strasznie, jak ładował się, bo on ma 10 tysięcy baterii, to wiecie. On się może tak nagrzewał, może musiał po prostu. Spytałem się mojej mamy, bo tu w kiosku ma jakąś ładowarkę z dłuższym wejściem, to bo mi wejście jest potrzebne dłuższe po prostu. Za krótkie mam tutaj wejście, za krótkie są po prostu. Nowej nie kupię do niego ładowarki, bo na AliExpress tylko jest, a ja tam nie umiem zamawiać, ale to nie chodzi o ładowarkę, bo ładuję inne telefony. Bo ładowarka była, to w LG nie ładowała, ładuje inne. LG mi ten ładuje, Samsunga tu matka, moja mama ma. I ładuje, ona ładuje ta ładowarka, mi się wydaje, ona działa. To coś z telefonem jest. Ma dużą baterię, chciałem, wie, bo dobra bateria. Pierwszy telefon w ogóle jakiś 10 tysięcy ma baterii. I zobacz, tu raz byś widział 64 cały czas. A teraz będzie lepiej widać. Włączyłem go na takim czymś, zobacz, cały czas jest 64. A włączyłem już go bardzo dawno temu. No już wszystko robiłem z nim, wszystko. Czy do niego w ogóle bateria jest? To się wiadomo, czy, a jak to nie bateria będzie? Śmiałbym się. Czy kupi baterię? Ja nawet nie wymienię, bo chyba się nie da i tu wymienić. Ciężko. Cały czas ładuje, cały czas jest na piórna, nic nie przerywa. Po prostu jak zacznie ruszać, bo wyszłem teraz na pół godziny, nie będę teraz widział, ale będę ci mówił. Wyszłem na ponad pół godziny, musiałem wyjść pomóc znajomemu, bo tam ma rękę i nie może zamykać budy swojej, to pomagam mu za fajki, ale to nie jest temat, nie o to chodzi. I on ładował się przez ponad pół godziny i 3% poszło, było 61, a wchodzę 64 i pisało, że pełne naładowanie 7 godzin, aż pełne naładowanie, a normalnie przy godzina 50, godzina 30, zależy ile jest naładowane, jak mniej to już mniej. Teraz ci powiem OKTEL K10000 Pro, ja mam ten telefon. Teraz tak, elektronika, smartfony komórkowe, telefony i akcesoria. No ja mam tego właśnie. Zaraz czekaj, akcesoria GSM chyba się wchodzi. Części serwisowe. To nie. Ładowarki. Baterie. Tu chyba jest jedna. Ciekawe ile. Chyba że indukcyjną kupić ładowarkę. Bo jest tu taka indukcyjna do tego, zobacz, jak wchodzisz w ładowarki, to nie ma takiej zwykłej, co ja mam. No to jest do innego jakaś, to nie jest chyba ta.
Wiem, że jest taka jeszcze ładowarka. Zaraz ci pokażę, gdzie to było. Gdzieś to było, ale się zmyło. To nie jest mój w ogóle telefon, to jest C5 Pro i K10000. Ja mam 10000 Pro. Na K10000 to jest pierwszy telefon ich. O, ta ładowarka jest indukcyjna. Nie wiem, może taką kupić. Elo, elo. Zaraz kończymy za 5-10 minut. Może indukcyjną sobie kupić, nie wiem. I naładuje mi K10000 telefon. Tylko też muszę wiedzieć, czy jest dobra. Ile ma amperów. Na przykład weźmy tą za... No weźmy tą na przykład. Musi mieć 2 ampery. Może indukcyjną by naładował, ale jak to bateria, to co to da? Napięcie wejściowe czy wyjściowe jest najważniejsze? Bo moja ma... Input ma to 2, a tu ma 1,5, to mała, musi mieć 2 chyba, nie 1,5. Wyjściowe chyba najważniejsze jest. To nie pasuje do mojego, jak do 10. Jak ona pasuje do tego telefonu, ktoś tu chyba oszukuje, bo do mojego jest potrzebne wyjściowe chyba 2. Wyjściowe jest najważniejsze. Moja ma 2 ampery wyjściowe. No 64, zobacz, cały czas stoi. I ona w końcu ruszy ta, bo ja nie powiem, ruszy ona. Tylko po jakim czasie. Nie ma sensu chyba tego kupować, jak to nie to. Nie, wyjściowe chyba jest ważne, czy wejściowe? Wejściowe czy wyjściowe jest ważne? Bo ja mam na tej swojej... No, to właśnie mówię, to za mało, bo ona musi mieć 2 wyjściowe. Bo moja ma 2. Ta wyjściowa ma tylko 1, to jeszcze gorzej. Nawet do niego baterii nie można kupić, o to chodzi. Jakie są jeszcze? Bezprzewodowe, sieciowe. Sieciowe to chyba muszą być. Zobaczymy, ile ona ma. To wyjściowe 1, to nie pasuje w ogóle do niego. Jak otworzyć ten telefon? Tak, nie otworzysz go, bo to trzeba tu podważać, rozkręcać. Ja muszę na spokojnie to otworzyć. Czy live'a z tego nie zrobię, bo dzisiaj chyba, że wieczorem, ale nie, raczej nie. Ja sobie pokombinuję w razie czego, bo jak otworzyć, nie da rady otworzyć. W ogóle zimny jest, jak się ładuje w ogóle, a był gorący strasznie. Dobra, do 50 po i gaszę live'a, muszę niestety. Tak jak zwykle muszę niestety, ale... Więc jeszcze chwila jestem i zaraz kończę. Nie otworzę go tak. Otworzyć, to trzeba pierw to wszystko porozkręcać. Te śruby. No to muszę do serwisu, serwis będzie rządu. Chyba nie. W każdym można kupić ładowarki do niego. Bateria. Nie będzie. Powerbank, jak nie działa mi ten. Na chuj mnie ten. No nie ma do niego baterii, to jest Chińczyk po prostu, dlatego nie ma. Nie dziwmy się. Zobacz, 64%. I on ruszy w końcu i będzie parę godzin do końca, więc... Ale nieraz załapuje ją ci pan.
rozłożę te karty wszystkie na razie. O. Dobra. Awaryjne otwieranie wziąłem, wyłączanie. Też patrzyłem. Na internecie nie ma. A to ty sam nie wymienię chyba ja. A jak to nie będzie ona? No i nie masz, widzisz. Pierwsze 1600 kosztuje. Nie gwarancji, bo to od kogoś kupiłem. Z Olixa kupiłem, to nawet nie mam. Chyba, że na Olixa wejdę, ale to też. Za 500 można go kupić już nawet. Teraz bym go jeszcze taniej kupił, ale wtedy miałem akurat pieniądze. To nie wiem, to co sobie zrobię, nic nie zrobię. A kto ci zrobi taki Chińczyka w ogóle? Jest w ogóle jakiś nowy. Baterią 11 tysięcy, to jest K10. No strasznie drogi jeszcze jest. Ja o nim myślałem sobie kiedyś kupić. Ale jako nowy. Nie, to nie jest istotne teraz akurat, że tam, że mówię, co bym kupił tam, to ja tego chciałem zrobić, a nic nie chcę kupywać. No dupa, właśnie, dupa, dupa. Chuj dupa i kamień kupa, jak to mówię. Zobaczcie, w 2 godziny się taki telefon naładuje. Już mi rozwaliło live'a. To ja będę kończył, ja sobie spróbuję naprawić go. Bo już 46 po jest. To ja będę zwijał się. Co, do zobaczenia w przyszłości, w przyszłych live'ach. Dam znać, jak coś się naprawiło, w razie czego. Jakoś tam dam może znać. Dobra, więc trzymajcie się i pozdrawiam was serdecznie.